patrzę piątą pod tytułem Haje Sara, co się tłumaczy na życie Sary. Wracając do początku tej parszy. Sara dożyła 127 lat. I tutaj jest ta sprawa, wydawałaby się w pewnym sensie banalna, zakupem miejsca na pochówek Sary. Ale co tu możemy z tego dla nas pochwycić, właśnie potrzebnego, wartościowego z tego fragmentu? Coś widzicie z tego zdarzenia, jak tutaj Abraham, bo jest w ziemi jakby obcej jeszcze, w ziemi Kanaan jest tej, której ma Bóg mu dać, ale jest to jeszcze ziemia jakby nie jego. Nie ma prawa do tej ziemi jeszcze takiego w 100%, to tak ujął. Czy coś znajdujemy w tym wydarzeniu? Zapraszam do dyskusji. Rzeczywiście ten właściciel chciał, bo oni na początku proponowali, że Abraham może pochować żonę w ich grobowcach. A Abraham nie chciał się z nimi łączyć. Od początku chciał być odrębny i na własnych warunkach pochować. I zastanawiam się, czy ta negocjacja później z tym jak on się nazywa, Efronem, była tylko taką strategią, czy rzeczywiście tak on na początku chciał za darmo mu oddać tą pieczarę. Bo Abraham chciał mieć pewność, że wszystko, co będzie robił, robi w imię Boga na swoim. Nie chciał się łączyć w żaden sposób z tymi mieszkańcami tych ziem. Dlatego też później poprosił Eliezera, żeby sprowadził żonę dla Izaaka od swojej rodziny. Czyli jakby dbał o czystość krwi i nie chciał przyjmować, nie chciał wracać się z tamtym ludem i nie chciał przyjmować ich zwyczajów. Czyli generalnie zrobił tak, jak Bóg zalecał zrobić później Hebrajczykom, którzy wchodzili na ziemię obiecane. Tak, tu nie mamy takich ścisłych informacji, możemy się tylko pewnych rzeczy domyślać. Na pewno tu się da zauważyć pewną strategię, bo Abraham najpierw pyta, czy może pochować. Najpierw pyta ogólnie, tak? Oni wyrażają zgodę i on tutaj już ma jakby ten punkt wspólny, zaczepiony i dąży do tego, żeby to nabyć. Czyli tu w tym sensie ta strategia Abrahama jest, da się ją zauważyć. Natomiast to, co mówisz, czy Abraham chciał być odrębnym, no tu trzeba by wziąć, bo to jest cały czas kontekst pochowania zmarłej osoby. Wiemy dzisiaj, mamy dużo informacji współczesnych obrządków związanych z pochówkiem kogoś, kto zmarł i mamy dużo też informacji w tych różnych ludach, jakie były zwyczaje. I tutaj można się tylko domyślać, tak? To może być jedna z interpretacji, bo tu może być wiele interpretacji, ale jedna z interpretacji może być też dotyczyć tego, że oni jakby mu użyczyli tej pieczary, tak? Wypożyczyli w pewnym sensie, to mogliby zażądać w pewnym momencie, że no dobrze, to teraz my zrobimy obrządek pogrzebowy. Albo że zrób tak, jak my mamy w zwyczaju. Mogliby coś zażądać, bo to jest pewnego rodzaju przysługa. Tak by była. Natomiast Abraham chciał kupić to, czyli być niezależnym, tak jak powiedziałaś, od nich, od ich decyzji, od ich zwyczajów, od tego ludu.
kupno miało bardzo głęboki sens. I podobnie mamy dzisiaj w różnych sytuacjach, że jak ktoś coś ci daje, to wiedz, że masz u tego człowieka jakieś zobowiązanie. Mimo, że on ci za darmo ci daje. Ale kiedyś on może o coś cię poprosić, co będzie sprzeczne z twoim sumieniem, że tak ujmę. I jak odmówisz, to on wspomni, że tobie coś dał. Wypomni ci to. Dlatego warto też współcześnie, jak są pewne rzeczy, nawet tą symboliczną złotówkę, ale zapłacić. A z reguły takie, bo ja miałem kilka takich zdarzeń w życiu, że te osoby brały bez problemu tą złotówkę. Nie chciałem dostawać darowizny, bo też w prawie cywilnym tak zwana darowizna wiąże się z tym, że ma być wypełniona wola darczyńcy. Że tą wolę może sobie później jakoś kształtować, jak nie była na początku, bo on myślał, że tak to będzie zrealizowane. Dlatego tutaj ta własność, co w Biblii się przejawia na różnych poziomach, własność w domu swego pana, że wszyscy są opisywani, jak to by była własność głowy rodziny, dzieci, niewolnicy, żony niewolników, dzieci niewolników i tak dalej, jest tutaj bardzo prostym opisem tych różnych zależności. Nie brane jest w głównym jakby nurcie tego wszystkiego, nie brane są różne jakieś emocje, i jakieś inne rzeczy oprócz materialnych. To jest czasami bardzo aż surowe takie. Dzisiaj nam się to wydaje dziwne trochę, ale tak Bóg przedstawia różne relacje między ludźmi. Jak tam uderzyłeś kobietę, i o niej się nic nie stało, ale dziecko zmarło, to masz jej zapłacić odszkodowanie. Znaczy jej, mężowi jej, masz zapłacić odszkodowanie. Tutaj taki przykład daję, żebyśmy zrozumieli, na jakiej zasadzie tutaj jest ta relacja cały czas. Na różnych poziomach. I tutaj Abraham chciał to nabyć, żeby nie mieć żadnego długu, nie mieć jakiejś właśnie, że coś oni w przyszłości będą chcieli jakąś przysługę od niego. Nie chciał tego. Ja to tak widzę, że to jest bardzo pożyteczny fragment w takim znaczeniu. Tutaj da się jeszcze z tego całego zdarzenia wyciągnąć jeszcze jedną ciekawostkę. Czy Abraham, pytanie, czy Abraham chciał kupić to miejsce, tak jak tu powiedziano, na ten grób, gdzieś to było to sformułowanie w tym przekładzie, w takim sensie jakby to był grób taki rodzinny, tak? A, dziedziczny, to właśnie tego szukałem, dziedziczny grób. Pytanie zasadnicze. Czy Abraham chciał to nabyć, żeby tam urządzać pielgrzymki, jego potomkowie, pielgrzymki do miejsca pochówku swoich bliskich? Na przykład 1 listopada albo w dacie śmierci, albo w dacie urodzin, albo w dacie małżeństwa. Czy mamy jakąś małą gdziekolwiek sugestię, że w takim celu chciał to nabyć? No bo tu czytaliśmy, że obrządek pochówku był, tak? Ta tak zwana żałoba też tutaj
tu opłakiwał, tak jak to było sformułowane? Żałobę, pierwszy, drugi werset. Abraham odprawił żałobę po Sarze, opłakując ją. Ale to jest moment śmierci i pogrzebu. I to mamy opisane wielokrotnie. Czyli ten jakby pochówku, pewien zwyczaj, tak bym to ujął. Z Jeszułą podobnie był, że nie było czasu, ale później się udają kobiety, żeby dopełnić tego obyczaju pochówku, namaszczenia do grobu. Ale to, bo wtedy nie było, gdy go chowano, Jeszułę, nie było tego czasu i to, gdy mogły, to poszły i chciały to zrobić. Czy tu jest jakaś zawarta informacja, że taki zwyczaj miał na myśli Abraham lub mógł brać to pod uwagę? Czyli, że odwiedzanie miejsca pochówku w jakichś tam rocznicach. Spotkaliście się w tekstach Biblii gdzieś z takim pielgrzymowaniem do takich miejsc? Po napisaniu Biblii, kiedy weszły zwyczaje pogańskie, słychać miał, że... Tak, tak. Znacznie później, jako tylko ciekawostkę powiem, wiele osób narodowości żydowskiej odwiedza grób Dawida w Jerozolimie. Byłem tam, tylko że według danych biblijnych no, nie może to być prawdziwe miejsce, bo raczej ono zostało później ustalone przez tradycję. Czyli w czasach biblijnych oczywiście zmarłemu należał się odpowiedni pogrzeb, ale nie było zwyczaju jakiegoś kultu, prawda, czy oddawaniu czci miejscom zmarłym, miejscom pochówku wybitnych osób, choć na pewno należał się tym miejscom szacunek. Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz w rozdziale 23. Chodzi o co? Kiedy Abraham zwrócił się z prośbą o sprzedaż tej jaskini na grobowiec, 5 i 6 werset. Wtedy synowie Cheta odpowiedzieli Abrahamowi, mówiąc do niego: posłuchaj nas, mój panie, jesteś pośród nas naczelnikiem Bożym. No, inne przykłady mówią: księciem Bożym. I tak się można zastanawiać, czy to jest zwykła kurtuazja. Być może tak, ale być może nie. Wiele wskazuje na to, że otoczenie, które żyło współcześnie z Abrahamem, którzy mieli jakiś mniejszy lub większy kontakt, to ci ludzie postronni widzieli to błogosławieństwo Boże spoczywające na Abrahamie. I tak na przykład w rozdziale 21 Księgi Rodzaju, ja może przeczytam takie słowa 21-22. I stało się w owym czasie, że Abimelech oraz Pikol, dowódca jego wojska, rzekli do Abrahama: Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. Czyli te dowody błogosławieństwa widocznego, błogosławieństwa Bożego, były widoczne dla innych w sposób taki, no, rzeczywiście istotny, niepodważalny. Tak. Chciałem jeszcze tutaj wrócić do tych zwyczajów, bo niektórzy unikają jakby odwiedzania grobów 1 listopada jako ewidentnie pogański zwyczaj, ale uczęszczają na te groby innego dnia. Chociażby na przykład w dzień śmierci, czy w dzień jak żony mężów, czy odwrotnie, w dzień zawarcia związku małżeńskiego lub w dzień urodzin tego zmarłego. Takie zwyczaje u tak zwanych nowonarodzonych są. One też są pochodną tego pogańskiego zwyczaju związanego z kultem zmarłych. Nigdzie w Biblii nie znajdziecie
żadnych pielgrzymek do takich miejsc. Żadnych. To jest pośredni też dowód na ten kult zmarłych, że to jest fikcja i to wszystko jest oparte na tym kłamstwie powiedzianym w Edenie, na pewno nie umrzesz. To, co przeciwnik Boży zadeklarował, on nadal w różnych formach to podtrzymuje, jakieś tam reinkarnacje, jakieś no, różne historie. Tym, co dzisiaj mówimy, kult zmarłych, że zmarli gdzieś tam wędrują i trzeba ich tam z nimi rozmawiać, odwiedzać i tak dalej. Bardzo dużo ludzi rozmawia z tymi zmarłymi w tym miejscu pochówku. Natomiast ja szukam, bo taki był artykuł, bo ostatnio, niedawno, znaczy się ostatnio, niedawno był ten kult pielgrzymkowy do Mekki, do miejsca, dobrze mówię, niech mnie ktoś poprawi, do miejsca w niebo wstąpienia Mahometa. To jest to miejsce? Czy pochowania? Niech mi ktoś bo mi się myli, kopuła na skale, czy to jest to miejsce? Czy mylę te miejsca dwa? Niebo wstąpienie Mahometa było szefowo w Jerozolimie, kopuła na skale. No ale no, nie znam się na Islamie. Bo tak mi się to jest wydaje, chyba ten kamień, ten meteoryt, tak mi się zdaje. Tam jakieś magiczne miejsce. Szukam z tego roku, że tak powiem, informacji, bo czasami sobie zapisuję, czy mi się to uda znaleźć tak na szybko. Co tam się zdarzyło w tym sezonie? O, jest. Posłuchajcie. Dramatyczny finał uroczystości religijnej. Ponad 100 osób nie przeżyło. To oczywiście to jest Mekka, czyli nie jest to miejsce pochówku, tylko tam ten meteoryt jakiś, ten czarny kamień jest i ja dokładnie nie znam tego zwyczaju. W każdym razie tu ponad 100 osób nie przeżyło po wybuchu paniki podczas uroczystości religijnej. A nie, to jest Indie, przepraszam, to nie jest o Mekce, to jest o Indiach, to jest inne wydarzenie. Ale też religijne, bo tam chyba to jest miejsce, zaraz gdzieś tutaj, czy tu jest, czy to jest miejsce pochówku jakiegoś ich hinduistycznego uczonego. No, nie znajdę. W każdym razie można sobie poczytać. Typowo o Mekce jest, było w zeszłym roku. Ileś osób, też panika jakaś była, z gorąca, nie pamiętam już dokładnie. Też ileś osób zginęło w tych ich uroczystościach religijnych. Jeżeli sobie popatrzymy na obrządek religijny, który Stwórca nieba i ziemi nakazał, chociażby w namiocie Mojżesza, czy później w świątyni Salomonowej, to przy tych zachowaniach żaden człowiek nie zginął. Nie ma opisu. Oczywiście zginął jeden, który zdradził tam i się chwycił rogów ołtarza i go zabito przy nim, ale to nie jest związane z obrządkiem religijnym, czyli 3 razy do roku stawisz się w Jerozolimie. Tak? O to mi chodzi. Że podczas tych dni nie mamy żadnego opisu, że coś się złego działo. Czy w Biblii, czy w jakichś innych pismach tak zwanych apokryficznych. Nie ma nic takiego zdarzenia. Natomiast obserwując te różne zwyczaje religijne inne, da się zauważyć, że tam giną ludzie. Dlatego też to zdarzenie w pewnym sensie banalne, można dużo, dużo informacji wyciągnąć z tego zdarzenia.
Jeszcze jedna informacja taka, że zwyczaj palenia zwłok, który coraz bardziej popularny jest też i w Polsce, czyli kremacja, jest też zwyczajem pogańskim. Nigdzie w Biblii nie mamy zwyczaju palenia zwłok ludzi, którzy służyli Bogu. Też warto to wziąć współcześnie pod uwagę. Ci, którzy jakieś testamenty robią, czy nie robią, ale mogą zrobić testament, na przykład co do sposobu pochowania ich. Może to się wydawać banalne, bez znaczenia jest, Bóg może wszystko zrobić, ale da się to zauważyć, że, użyję to specjalnie tego zwrotu, biblijnie to nie jest zwyczaj palenie zwłok. Gdzie ci biblijni to robią, czyli palą zwłoki bliskich, czy w ich systemie religijnym, to warto też mieć na uwadze, że to jest palenie zwłok, wywodzi się z tych pogańskich nurtów. Abraham nie chciał w żadnym z tych zwyczajów, w żadnym sposobie mieć jakikolwiek kontakt, jakikolwiek zależność, jakikolwiek wspólność. I to się daje zauważyć w tym banalnym wręcz w pewnym sensie zdarzeniu. Natomiast tutaj jest jeszcze ta kwestia dosyć mocno rozwinięta. Wzięcie żony dla swojego syna Izaaka. Czy z tego zdarzenia możemy na współczesny czas wyciągnąć sobie coś bardzo wartościowego, bardzo praktycznego? To jest kwestia związana się z człowiekiem, który jest innej wiary, który nie oddaje czci Stwórcy. Po prostu. Abrahamowi zależało na tym, na żonie jakby z jego rodziny, bo miał jakby też, wiedział jaki jest wód, wiedział, że oddają oni Bogu również chwałę. No właśnie, mamy to później powiedziane już w Torze, żeby naród Izraela się nie mieszał z tymi ludami, tak? I tutaj widzimy pierwowzór w tym, co Abraham robi. Też nie chciał, żeby jego potomstwo mieszało się z tymi narodami ziemi Kanaan. To jest ciekawe, bo później Paweł o tym pisze. Otwórzmy sobie 1 Koryntian, 7 rozdział. 39 werset, jest tu wspomniane o tym. 7:39, żona związana jest z węzłem małżeńskim, dopóki żyje jej mąż. Przekład poznański, jeżeli mąż umrze, może swobodnie poślubić kogo tylko zechce, pod warunkiem, że będzie to małżeństwo w Panu. Czyli widzimy, że tu się nic nie zmieniło. Ma się, jak to powiedział Paweł w innym miejscu, tylko może też w innym kontekście, ale to ma szerokie zastosowanie, nie wprzęgajcie się w jedno jarzmo z niewierzącymi. Czyli tutaj też warto zaznaczyć, że mówi o żonach, które, znaczy o żonach, o wdowach, które chcą wziąć sobie kogoś za męża. Pytanie jest, czy ta zasada dotyczy się także wdowców? To jest bardzo głębokie pytanie, które zadaję. Czy ta zasada dotyczy się wdowców? Bo Paweł pisze o kobietach, o wdowach. No można by powiedzieć to, co zacytowałem, nie wstrzygajcie się w jedno jazmo z niewierzącymi, że można by połączyć to razem i
I można by odpowiedzieć, że tak, wdowców też to dotyczy. Ale czy do końca taka jest prawda? Weźmy pod uwagę zależności w dawnych czasach. Wiecie, jakie one były? Mieliśmy też zależności takie, że nie mieli się wiązać z kanaanitami, jak wstępowali do ziemi obiecanej. To, że jest mężczyzna, znaczy, że wszystko mu wolno. No, rozumiem to. Tylko trzeba tutaj w całym tym pytaniu, które zadałem, trzeba wziąć pod uwagę, jakie były zwyczaje w dawnych czasach. A zwyczaje takie były, że generalnie kobieta, żona, która stała się żoną, musiała przyjąć zwyczaje, bo ona wchodziła do domu męża. Bo dzisiaj to jest różnie. Czasami małżonek wchodzi do domu żony rodzinnego, tak w szerszym znaczeniu, dosłownie i w przenośni, czyli do budynku o nazwie dom i dom jako rodziny, wchodzi i on musi przyjąć zwyczaje tego domu, ale powinno w dawnych czasach było to zupełnie inaczej. Był mężczyzna, który brał sobie żonę i ona przybierała zwyczaje i wszystko, co tam wierzono, powinna przynajmniej w tym domu. Obligatoryjnie, jak to można powiedzieć. W pewnym sensie dzisiaj to też jest, że ktoś, kto wchodzi do domu, to on nie narzuca, że teraz będzie tak, a tak, tylko on musi uszanować te zwyczaje tego domu. Na przykład religijne. Czyli na przykład, jeżeli ktoś nie czci choinki, a wchodzi do takiego domu, gdzie czczą tą choinkę, no to nie może tej choinki wziąć i wyrzucić. O takie mi zdarzenia chodzi. Dlatego ważne jest to, bo dzisiaj to się wszystko pomieszało, wymieszało, zrobił się jeden kogiel mogiel z tym wszystkim, z tymi zwyczajami. Bierze się różne rzeczy za oczywiste. Natomiast w dawnych czasach nie było to pewne sytuacje oczywiste. Dlatego Szaweł pisze o wdowach przede wszystkim. Bo jak wdowa w Panu by sobie wzięła niewierzącego, to ona z kultury, z zachowania musi przyjąć te zwyczaje tego domu swojego męża. Musi po prostu. Dlatego Paweł tu przestrzega przede wszystkim wdowy. Dlatego to pytanie moje było zasadne w tym znaczeniu, że to niebezpieczeństwo, ten zwyczaj przede wszystkim dotyczył kobiet. I dlatego Paweł pisze o wdowach. Oczywiście to też dotyczy wdowców, jak najbardziej. Ale tu Paweł ewidentnie tylko wspomina o wdowach, bo taki zwyczaj jest, że wchodząc do domu męża, będzie musiała robić wszystko, co w tym domu się dzieje. Jeszcze raz przytoczę, że moim zdaniem nie jest kwestia tylko, że to jest skierowane do wdów, a do wdowców nie, bo wdowiec może być inna sytuacja, że weźmie sobie kobietę niewierzącą albo mało wierzącą z intencją, że będzie musiała robić, co on jej powie. I tak niekoniecznie musi być. Ale ja nie mówię, że, bo my patrzymy na to oczami dzisiejszego świata. Natomiast ja chciałem przybliżyć zwyczaj dawny, że wierzący w Panu, tak jak to Paweł ujął, biorąc sobie żonę, to ona musi przyjąć te zwyczaje tego domu. Dlatego tutaj Paweł szczególny nacisk kładzie na wdowy, bo one z tych zwyczajów, które panują, tak jak powiedziałem, wejścia do domu,
musiałyby przyjąć te zwyczaje tego domu. No tak, formalnie by przyjęły, a swoje by robiły. No, taka jest... sytuacja. Przecież właśnie o to chodzi, że niby formalnie tak i do świątyni z odkrywaniami się oddawali, chodziły na początku może na izbie, na wieżanki. To samo dzisiaj. To nie można tak uogólniać. Formalnie można się przyjąć, a nie wierzy na przykład współcześnie, już teraz odnoszę dawną sytuację do współczesności, na przykład małżeństwo z katoliczką, no może wcześniej jakieś rozmowy były, no rozumiem, kobieta mówi tak czy inaczej, no masz rację, ale później jak przychodzi do konkretów, to już nie może być po ślubie. Nie ma dzisiaj generalnie takich zasad współcześnie, no nie funkcjonują na szeroką skalę jak kiedyś. A kiedyś też to niebezpieczeństwo było i okazało się słuszne. Ostrzeganie, żeby nie brać sobie żony kananitki, kananejki. Ja to, co się dzisiaj dzieje, to, co powiedziałaś, rozumiem. Natomiast chciałem poruszyć, bo Paweł nie pisze w kontekście XXI wieku, tylko pisze w kontekście zwyczajów mu obecnych. Te zwyczaje w tamtym czasie, ja poruszę, dlatego to moje pytanie było nawiązujące do tamtych zwyczajów. Do tamtych zwyczajów Paweł się odniósł, bo ten zwyczaj przyjmowania wszystkich zasad dotyczył głównie kobiet, które wchodziły do domu męża. Natomiast gdy mąż w panu, to żona powinna przyjąć jego zwyczaje, czy była taka, czy siaka. Oczywiście nie trzeba wziąć pod uwagę to także, że wdowiec w panu też dobrze przyjmie tą radę, gdyś weźmie sobie kobietę, żonę też w panu. Ale główna zasada była taka, że żona przyjmuje zachowania, wiarę swojego męża. Zachowania. To, że w życiu różnie bywało, to jest inna rzecz. Nie kwestionuję tego, bo mamy to różne rzeczy. Mamy te żony, synów Noemi, tak? Moabitki. Jedna została, a druga poszła. Mamy różne podejścia do tego, takich osób spoza wiary, że tak ujmę, to też złe jest w tym momencie określenie, w najwyższego Stwórcę nieba i ziemi, tego jedynego. Ja tylko mówię, że Paweł głównie zwraca uwagę do kobiet. Bo to, że pewne kobiety są niezależne i robią, co chcą, to jest oczywiste. I w ludach rzymskich na przykład, czy greckich, te kobiety były takie. Mimo, że tam jakoś podlegały swojemu mężowi, to też swoje potrafiły powiedzieć, zrobić. Wyobraźmy sobie taką wdowę w panu, która bierze sobie Rzymianina takiego w wierze, Rzymianina, w wierze w sensie rzymskiego, Rzymianina w wierze rzymskiej, to wierzy po rzymsku, i ten mąż każe jej składać jakieś ofiary bogom, żeby mieli dzieci, potomstwo.
i ona musi to zrobić. A teraz sobie wyobraźmy, że powie nie. To on powie, a to twoim obowiązkiem mieć, że ja mam prawo mieć dzieci z tobą. Twoim obowiązkiem jest mi dać potomstwo. To po co wysłać? Bo dzisiaj, wiesz, ludzie się pobierają z różnych celów. Kiedyś pobierano się ze względu na potomstwo, żeby mieć. To był główny cel. Zresztą Bóg w Edenie taki cel nakreślił. I on się nie zmienił, to ludzie zmieniają ten cel. I co, ona powie nie? No nie złożę tej ofiary temu tam jakiejś bogini płodności, bo nie. No to on powie, no to nie chce ze mną mieć potomstwa. No to wypadaj z domu. No to po co to wszystko? Po co te czas tracić? Po co w ogóle? Dlatego Paweł do nich szczególnie to pisze, do wdów. Oczywiście to nie wyklucza wdowców, żeby brali sobie żony w Panu, ale tutaj główną taką dużą przeszkodą właśnie jest branie sobie małżonka nie w Panu, gdzie te zwyczaje dawne odgrywały bardzo dużą, istotną rolę. Chciałem jeszcze tutaj w kontekście tego wysłania swojego sługi po żonę dla swojego syna Izaaka, chciałem jeszcze jedną rzecz poruszyć. Czy to co zrobił ten sługa, bo to jest bardzo mocno rozpisane. Pierwszy raz, jak on to się działo, a później jak on to opowiada, że tak się stało. Czy ma to jakąś lekcję dla nas? Ten cały sposób znalezienia tej właściwej kobiety dla syna swojego pana. Bo dzisiaj się mówi, oj, podoba mi się ten, podoba mi się tamta. Rozmawiamy różne rzeczy, zgadzamy się na różne rzeczy. W Panu chociażby jesteśmy, tak? No, to jest właściwa kobieta, właściwy mężczyzna dla mnie. Bierzemy ślub. Czy widzieliście kiedyś statystyki rozwodów w tak zwanych kręgach kościelnych różnych wyznań? Jak te małżeństwa wyglądają? Oczywiście nie kwestionuję, że są takie, które funkcjonują. Ja tu chcę wziąć pod uwagę ten sposób, że to Bóg połączył tych dwoje ludzi. Nie oni sami, nie jakieś aranżacje matrymonialne. Bo ten sługa ciekawy przedstawił sposób, żeby ujrzeć znak. Zresztą o tym on pisze. 24 rozdział, weźmy sobie, otwórzmy jeszcze raz, rodzaju 24-14, przekład poznański. Jeżeli zatem dziewczyna, której powiem, przychyl dzban, abym mógł się napić, to jest jeden warunek. Zobaczmy. Jeżeli dziewczyna, której powiem, czyli że on się zwróci z konkretną prośbą, czyli też tutaj trzeba wziąć, no to jest banalne, ale trzeba wziąć pod uwagę pewne zwyczaje. Kobiety nie rozmawiały z nieznajomymi, tak od hołk. On tu bierze pewien warunek dosyć niemożliwy do zrealizowania. Odpowie, pij, napoję też twoje wielbłądy. Drugi warunek. Dwa warunki. Niech ona będzie właśnie tą, którą przeznaczyłeś dla twojego sługi Izaaka. I teraz ten zwrot. Po tym, niech po tym poznam, że okazałeś łaskę memu Panu. Dwa warunki dosyć trudne do zrealizowania. Bo weźmy pod uwagę kulturowość zachowania kobiet, szczególnie młodych dziewic, że one
nie z byle kim rozmawiały, nie ze wszystkimi. Wręcz można powiedzieć, że one w ogóle nie rozmawiały z obcymi. A on wystosowuje taki warunek, że po tym właśnie poznam, że to jest ta kobieta, którą ty, Stwórco, tak, bo wcześniej się do niego modli, przeznaczyłeś. Nie, że ona mi się podoba, że jest uczynna, że pracowita jest, bo to też w tych warunkach jest zawarte. Bo pierwszy warunek, że ona z nieznajomym da mu się napić, czyli ma dobre serce, można tak powiedzieć, a drugi warunek, że napoi wielbłądy, że jest pracowita i uczynna. Te warunki też są konkretne, bo mamy tu opisane tylko jedno zdarzenie, ale może on, bo tam przychodziły różne kobiety do, tak jak tu powiedziane, po tą wodę. Wieczorem przychodzą, kiedy już nie ma skwaru dnia słonecznego i może on, tu mamy opisaną tylko jedno zdarzenie, może on już kilka kobiet wcześniej pytał. Wcześniej, daj mi pić. I żadna mu nie dała się napić wody. Czyli jedna rzecz, że wyszedł z inicjatywą z pytaniem, a druga rzecz, że drugi znak, druga część tego znaku była, że będzie to z jej inicjatywy, zupełnie niezależna od niego. Dlatego warto sobie wziąć pod uwagę ten fragment. Szkoda, że Filipa dzisiaj nie ma, dla niego był to dobry temat. Jak dla młodych ludzi, tak? Znaczy, no ogólnie, no, dla tych, którzy szukają współmałżonka, że to jest najlepszy sposób, jaki może być. Bóg, stwarzając ludzi w Edenie, tak? Mamy 5:2 Księgi Rodzaju. Weźmy sobie, otwórzmy. 5:2 i Septuagintę, tylko nie wiem, czy tutaj w tej elektronicznej będzie ten zwrot. Nie ma. A Świadkowa? No, tu człowiek. No, ale tu jest Adam. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, potem ich pobłogosławił i w dniu ich stwarzania nadał im imię człowiek. Tam jest hebrajskie Adam. Oni oboje byli Adam. Pełnią. To, co Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo Adama, jako przedstawione jako mężczyzna, jako pełnię. Później wydziela tą część żeńską z jego boku. I to jest, tylko Stwórca wie, która część pasuje do której części. Czyli która połowa jest, z którą połową powinna być, są od siebie. O, tak bym to nazwał. Są Adam. Dlatego ten sposób tutaj, który mamy dotyczący znalezienia żony dla Izaaka, jest bardzo właściwy. Oczywiście nie mówię, żeby zastosować go w dosłowności, czyli pójść gdzieś do wody oligoceńskiej i pytać każdej kobiety, która tam przyjdzie, daj mi pić i jeszcze wielbłądy ze sobą mieć. Chodzi o zasadę, warunkowość. Dwa warunki przynajmniej. Jeden warunek, który będzie niezależny od tej osoby, która ten warunek przedstawia Bogu. Czy od tej osoby, której szuka ten warunek. Warto sobie to wziąć pod uwagę, tą zasadę, która tu jest opisana w tej kwestii.